Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję mechanicznej klawiatury firmy Tesoro. Jest to model Durandal. W przeciwieństwie do modelu Durandal Ultimate, droższego jakieś 200 zł, ten model kosztuje na stronie producenta 349 zł, natomiast w internecie można go znaleźć nawet za 280, więc jak na klawiaturę mechaniczną wysokiej klasy jest to cena, myślę, że dobra. Natomiast co do droższej wersji Durandal Ultimate, kosztuje ona oficjalnie 549 zł. Była testowana na naszym portalu, jeśli chcecie sobie przypomnieć tą recenzję, to zapraszam do wyszukiwarki na stronie wideotesty.pl. Ta klawiatura jest o 200 zł tańsza. Jednak jest to też taka wersja bardziej surowa, bardziej okrojona. Nie ma podświetlenia, nie ma podkładki pod nadgarstki, którą miał Durandal Ultimate. Nie ma także hubu USB i nie ma dodatkowych klawiszy programowalnych do Magr. Ma też troszeczkę mniejszy anti-ghosting, ale o tym powiem za chwilę. Natomiast co ta klawiatura ma w sobie fajnego? Przede wszystkim zobaczcie, jest niewielka, waży 1,5 kg. Jak na klawiaturę mechaniczną jest to normalna waga. Ma dość prosty kształt, dzięki czemu bez wątpienia zmieści się na każdym biurku. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to jest on bardzo wygodny. Klawiatura nadaje się tak do grania, jak i do pisania. Jeśli przyjrzycie się wykończeniu tej całej obudowy, jest to plastik, który przypominać ma szczotkowany aluminium. I faktycznie wygląda bardzo fajnie, mało się to brudzi, powłoka jest bardzo wytrzymała. No i przede wszystkim też świetnie to wygląda. Po boku mamy jeszcze taki ryflowany panel. Jest to plastik, ale przypomina też na pierwszy rzut oka jakiś metal. Tu mamy także taką błyszczącą powierzchnię, logo firmy Tesoro. O, teraz je widać. I kontrolki od scroll locka, caps locka oraz num locka. Jeśli chodzi o enter, mamy tutaj mały enter. Natomiast mamy długi backspace i długie shifty. To są też takie klawisze, na które gracze często zwracają uwagę. Na przykład wielu z was nie lubi krótkich backspace'ów, ja sam też nie. Ale jeśli taka klawiatura przychodzi do testów, no trzeba się przyzwyczaić. Tutaj natomiast mamy długi backspace, co dla wielu osób będzie po prostu zaletą. Jak widzicie, klawiatura nie ma żadnego podświetlenia. Czcionka na nakładkach na klawisze jest taka jak najbardziej zwyczajna, bez żadnych udziwnień. U góry mamy także troszkę klawiszy multimedialnych pomocniczych, wyłączenie głośności, ciszej głośniej, play, pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu. Takie najbardziej podstawowe, ale przydające się w codziennym użytkowaniu. Jeszcze posłuchajmy sobie, jak pracują przełączniki Cherry MX Brown. Przypomnę, że aktywacja to 45G. Idealne przełączniki i do pisania, i do grania. Bardzo fajne też dla osób początkujących, zaczynających dopiero swoją przygodę z klawiaturami mechanicznymi. Takie niewymagające przełączniki i jak na mechaniczną dość ciche. Posłuchajcie. I kontynuując, klawiatura ta nie potrzebuje żadnego oprogramowania, tak więc w zestawie nie ma płyty, tak jak w przypadku innych produktów Tesoro. Wystarczy ją podłączyć przez USB albo przez port PS2, ponieważ producent w zestawie daje nam także przejściówkę, dlatego mamy dwie opcje podłączenia i od razu możemy cieszyć się funkcjonowaniem klawiatury. Natomiast co do przełączników, zastosowano tutaj przełączniki Cherry MX, w tym przypadku jest to wersja Brown. Dostępne są także Redy, Blue oraz Blacky. Przełączniki Cherry MX Brown, żywotność 50 milionów kliknięć, mówiąc inaczej, taka żywotność przełączników wystarczy na bardzo, bardzo długo, na ciężkie rozgrywki, na długie rozgrywki. Naprawdę powinno to być, nawet jeśli gracie dużo, kilka lat grania, zanim ta klawiatura zacznie odmawiać posłuszeństwa. Jeszcze ważna rzecz dla graczy, czyli anti-ghosting. W tej klawiaturze, tak jak mówiłem, jest to taka wersja bardziej okrojona. W Durandalu Ultimate, z tego co pamiętam, chyba był taki full Enki rollover, czyli absolutny anti-ghosting, pozwalający wcisnąć wszystkie klawisze naraz, nawet bez blokowania. Natomiast tutaj mamy anti-ghosting dotyczący wciśnięcia 6 klawiszy jednocześnie. Nie jest to dużo, ale myślę, że do takich podstawowych zastosowań w zupełności wystarczy. Nawet jeśli gramy w jakąś dynamiczną grę, powinno to być wystarczająco. Rzućcie jeszcze okiem na kabel. Ma on nieco ponad 1,5 metra. Jest w oplocie, wydaje się być dość gruby, ale jest bardzo elastyczny. Nie ma problemu z uporządkowaniem go. Jeszcze rzut oka na dół klawiatury. Klawiatura Durandal ma bardzo dobre antypoślizgi, ponieważ zobaczcie, są to takie wystające gumki,
bardzo chrupowate, dzięki czemu powierzchni trzymają się świetnie. I mamy dwa takie podwyższenia, które też mają głowanie na końcu. Zróbmy jeszcze krótki test, jak to się sprawuje w praktyce. W tej chwili mam klawiaturę na podwyższeniach. Osuwa się naprawdę minimalnie, tu już monitor mi się trzęsie. Natomiast jeśli ją złożymy, te podwyższenia, no to trzyma się po prostu wzorowo. Tak powinna trzymać się blatu klawiatura dla gracza, nie jeździć razem z nami po całym blacie. To jest bardzo ważny aspekt, żeby klawiatura dobrze trzymała się powierzchni, tak samo żeby podkładka pod mysz dobrze trzymała się powierzchni. Tak więc to jest kolejny plus tej klawiatury. No i cóż, moi drodzy, do czego można by się doczepić w tej klawiaturze? To, że jest ona tak prosta, nie posiada żadnego podświetlenia, nie posiada dodatkowych programowalnych klawiszy, dla jednych może być zaletą, dla innych może być wadą, ponieważ, jak wiemy, gusta są różne, niektórzy gracze lubią maksymalną prostotę i ta właśnie klawiatura ją daje. Nie ma żadnych zbędnych klawiszy, zbędnych instalacji oprogramowania, jest po prostu taką surową wersją klawiatury mechanicznej. Tak więc, podsumowując, klawiatura do kupienia za niecałe 300 zł, mechaniczna na przełącznikach Cherry MX, czyli najlepszych jakie są, wystarczy z pewnością na bardzo, bardzo długi okres, ponieważ wykonana jest naprawdę solidnie, a jeśli nie potrzebujecie dodatkowych atrakcji w postaci podświetlenia czy podkładki pod nadgarstki, ta klawiatura Tesoro Durandal powinna spełnić Wasze oczekiwania. Więcej informacji o tej klawiaturze w pełnej recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Tam Was oczywiście zapraszam i zapraszam też na nasze forum. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!